Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Przed nami pierwsza w tym roku fala upałów. Jutro w regionie łódzkim ma być 30 stopni w cieniu, ale już w weekend temperatura będzie dochodzić do nawet 35. Dzisiaj w nocy też będzie ciepło, na termometrach od 15 stopni w regionach północnych, przez 16 w centrum do maksymalnie 18 na zachodzie Polski. Jak Państwo widzą, niebo nad naszym krajem będzie zupełnie czyste, a to znaczy, że opadów deszczu czy burz nie musimy się obawiać. W regionie łódzkim na pewno też nie będzie padać, bardzo pogodnie i ciepło, bo około 16, a na północy województwa 15 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy powieje tylko słabo, a ciśnienie atmosferyczne będzie wolno rosło. Jutro czeka nas bardzo dobra pogoda, w całym kraju dużo słońca i prawdopodobnie nigdzie nie zobaczymy chmur. I będzie też naprawdę ciepło. Od 27 stopni w Gdańsku, przez 30 w centrum do maksymalnie 32 na Śląsku. Wiatr jutro nie przyniesie nam ochłody, bo będzie wiało tylko słabo. I bardzo podobnie dzień zapowiada się w Łódzkiem, tutaj na niebie tylko słońce, a temperatura 30 stopni. Wiatr tutaj również będzie słaby, ciśnienie wzrośnie, ale pogoda generalnie zapewni nam dobre samopoczucie. Pamiętajmy jednak o piciu bardzo dużych ilości wody. Zmiana pogody w okolicach wtorku, wtedy przybędzie chmur, pojawią się opady deszczu, a gdzieniegdzie również burze. Dobrego wieczoru i do zobaczenia!